Cześć kochani, witam kanał Rock Day Wojtek, z tej strony tadam, strojenie na piątym progu gitary klasycznej. No właśnie, strojenie na piątym progu jest dość trudne, ponieważ wymaga pewnej takiej już znajomości, już takiego słuchu, czyli tego już rozróżniania dźwięków, jakie wydaje gitara, może wydawać gitara. Tylko tak, w strojeniu na piątym progu jest bardzo ważne to, jaki mamy dźwięk wyjściowy, czyli dźwięk taki, do którego się wzorujemy, bo jeżeli nie będziemy mieli tego dźwięku, to nastroimy gitarę, ok, ona będzie brzmiała jako taka do grania, prawda? Po prostu stroimy, jest jedna gitara i głosy na przykład się dostosowują do tej gitary, to jest git. Ale jeżeli teraz na przykład mamy zagrać w dwie gitary, żaden z tych gitarzystów nie ma tunera, chociaż właściwie aktualnie tuner można bez problemu na telefon ściągnąć, chyba że telefon padnie, a my siedzimy gdzieś, prawda, na turbaczu albo na schronisku jakimś gdzieś tam i po prostu nie ma możliwości nastrojenia gitary elektronicznie, to musimy znać na ucho, jak to nastroić, prawda? To jest jedna z takich bardzo ważnych umiejętności. Tylko tak, czyli jeżeli gramy w jedną osobę, to po prostu możemy sobie stroić tak, jak mamy dźwięk podany. Jeżeli gramy dwie osoby, to musimy poprosić tą osobę, podaj mi swoją najgrubszą strunę. I na przykład ten ktoś nam podaje, powiedzmy, o, tutaj nam ziomeczek. O. Zobaczymy jeszcze raz. Oczywiście może to być nie tyle, że raz puści strunę, może być więcej. Dobra, git jest dźwięk, no nie? I teraz sobie możemy dostroić. Czyli jaka to jest zasada? Dobra, mamy teraz już dźwięk E. On akurat, ten dźwięk jest E, jest OK, bo tu miałem nastrojoną siódemkę i ten dźwięk jest poprawny. Co, gdzie tu idziesz? Ten dźwięk jest poprawny, więc wiemy, że to jest E dźwięk. I teraz tak. Struna szósta na piątym progu daje dźwięk A. A my chcemy właśnie nastroić dźwięk A na strunie piątej. Struna piąta to też jest, to jest dźwięk A. Tylko że teraz zasada jest taka, że uderzamy w dwie struny równocześnie i nie może nam nic przeszkodzić w brzmieniu. Jak uderzymy więcej? To nie, nam nie wyjdzie. Dwie. Czyli tak, szósta struna na piątym progu i pusta struna A. Czyli pusta struna piąta. Myślę, że słyszycie ten taki iniu. Ona tak... tak faluje. Im bardziej rozstrojona, tym to falowanie jest dziwniejsze i bardziej na przykład większa jest różnica, znaczy większe to falowanie, jeżeli im bliżej mamy dźwięk, tym właściwie falowanie może być troszeczkę bardziej takie, każda struna osobno. Jest teraz falowanie takie dość długie, czyli znaczy, że się zbliżamy. Dobra, nie, zrobię tak. Strunę szóstą, przepraszam, piątą, bo już szóstą już mamy podaną. Strunę piątą po wyraźnie słychać trochę wolniej i coś takiego się dzieje, tylko pamiętajcie, nie przekręcamy dużo, przekręcamy tak powiedzmy maksymalnie, jak mamy kółko, to maksymalnie tak powiedzmy od ćwierć obrotu przekręcamy, że nie kręcimy tym kluczem do oporu, bo w końcu urwiemy strunę i nie nastroimy gitary, trzeba będzie jeszcze lecieć do muzycznego. Dobra, i tak faluje, trochę jeszcze idziemy. Teraz słuchajcie, fala jest jednostajna. Jednostajna fala. Dźwięk po prostu jest jeden, bez żadnego jakiegoś uginania. Jeszcze odrobinę, tylko tutaj git. Teraz, czyli mamy teraz już szóstą i piątą nastrojoną. Czyli tak, piątą strunę na piątym progu da nam dźwięk D,
A pusta struna czwarta też jest D. To słuchajcie. Tak jak kiwam głową, tak się ona... Tak ten dźwięk faluje. Już zaczyna być lepiej. Jest jedna fala. Dobra, git. Czy już mamy trzy nastrojone. Teraz czwarta struna na piątym progu to jest dźwięk G. No i pusta trzecia to też jest G. Dobra, rozstroj bardziej. Coś jest faktycznie nie tak. Tylko pamiętajcie, ja robię przekręt o te powiedzmy, o ten ćwierć, jedną czwartą obrotu robię za każdym razem, nie to, że więcej kręcę. To jest jakby taki standardowy ruch, który robię. Nie brzmi. Już troszeczkę szybciej to faluje. Teraz tak, druga i trzecia jest troszeczkę inaczej się stroi, bo tu się akurat na czwartym progu, czyli strunę trzecią G naciskamy na czwartym progu, a na czwartym progu jest dźwięk B. Albo po polsku H. A struna druga to też ma być B, czy po polsku H. Słuchajcie, faluje trochę. Tylko z kolei teraz zaczęło troszeczkę bardziej, bo zrobiłem tak, że przecholowałem, przechluję jeszcze bardziej, czyli za bardzo ją naciągnąłem po prostu, minąłem ten dźwięk. Tak, dźwięk falowania, jeżeli miniemy ten dźwięk, który potrzebujemy, jak i jeżeli jest za niski, jest podobny to falowanie. To jest tylko kwestia właśnie przyzwyczajenia ucha, w którym miejscu mamy zmierzać, żeby ten dźwięk był ok. Przeholowałem. Troszeczkę jeszcze on wibruje. Jeszcze. Już mniej wibruje i coś takiego było, więc musimy troszeczkę jeszcze w dół. Jeszcze odrobinkę, bo to tak, im bardziej mamy wprawione ucho, tym lepiej dostroimy. Bo to, że na przykład teraz to faluje, to nie słychać, żeby tutaj fragment akordu D-dur. Nie słychać, żeby było jakoś bardzo źle, prawda? Tylko teraz tak, im precyzyjnie mamy wyćwiczone ucho, tym precyzyjnie ten dźwięk będzie nastrojony i gitara będzie cała nastrojona. Troszeczkę jeszcze faluje. Jeszcze muszę troszeczkę opuścić. Jeszcze odrobineczkę. To też... O! Teraz słychać, bo jeden był dźwięk. Tylko pamiętajcie, że jeżeli już zbliżamy się do tego dźwięku, który potrzebujemy, to ten obrót jest malutki, to jest takie tycie przekręcenie tego klucza, bo jak przedtem robiliśmy o 1/4 obrotu, to jest git. A jeżeli teraz będziemy robić przekręt o 1/4, to w ogóle przeholujemy to, jak mają być, tu jest ten dźwięk, który chcemy, tu jest ten dźwięk, który jest albo za niski, albo za wysoki. To jeżeli będziemy dużo przekręcać, to duże przekręcenie powoduje, że my będziemy skakali o dużo większą wartość, więc musimy wtedy, powiedzmy, jak jest dźwięk gdzieś daleko, to go przesuwamy o ten 1/4, a później robimy po troszeczkę, jest okej. Przeholujemy tu, to później w tą stronę też troszeczkę. Tak, żeby mieć jedną falę. Dobra, teraz musimy dostroić, bo mamy już wszystkie 5 strun. Git. I teraz najcieńszą strunę musimy dostroić. Czyli jak? Zasada też na piątym progu. Na piątym progu na strunie B jest dźwięk E. No i pusta struna najcieńsza to jest E. No.
pytanie, czy przeholowaliśmy, czy jest ta cienka za wysoko, czy za nisko, więc musimy też się troszeczkę sobie obadać. Nie w dół. Nie, jeszcze gorzej, bo teraz ją poluzowuje źle. No to wyraźnie słyszymy, że jest nie tak. O, to słychać było. Słychać szybkie falowanie? Im szybciej faluje, tym zaczynamy się zbliżać bardziej do tego dźwięku, który faktycznie ma być. Im szybsze falowanie też powoduje ta fala, tym wtedy mamy znak, że tu już trzeba będzie teraz zmniejszyć dobroty, już coraz mniejsze robić. Bo na początku robiłem duży, widzieliście, to już zrobiłem przekręt dość duży, a teraz robiłem mały. Takie się robiło, takie. Dobra, teraz jest git. Właśnie to też trzeba znać różnicę między grubymi, troszeczkę inaczej te dźwięki współpracują, między cienkimi troszeczkę inaczej, ciężej je wykryć. Ważne też jest to, żeby pozostałe struny nie wzbudzały się, bo jeżeli na przykład ja tylko używam tych, a teraz te najgrubsze się wzbudziły, używam najcieńszych, dostrajam najcieńsze, je wytłumiłem, to pozostałe wybrzmiewają i strojik na pewno je wykryje, a poza tym wam może to utrudnić ocenę przy strojeniu, więc najlepiej po prostu je... Albo piórkiem, można też równie dobrze piórkiem po prostu tłumimy nadgarstkiem te struny. O, akordzik D. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że to jest dla wszystkich zrozumiałe. Jeżeli nie zrozumiałe, piszcie w komentarzach i po prostu mówcie, jeszcze raz zrób, albo na nowo zrób filmik, albo nie rozumiemy, albo cokolwiek. Także dzięki za oglądanie, papatki.